przegrana pozycja, bo to wiecie państwo, kredytobiorcy. Coś na ten temat właśnie, ale ponieważ pierwsze pytanie było, czy to była dobra propozycja, na co w sumie nie odpowiedziałem, więc powiem tak, że to na ten moment jest jedyna propozycja. To znaczy, to jest jedyna propozycja, w której ewidentnie widać, że ze strony banków no, nastąpiło pewne przegięcie. Nie wszystkich, nie w pełnej skali i tak dalej, ale nastąpiło pewne przegięcie, pewna pazerność i w związku z tym można to wyliczyć, notabene do roku 2011. Bo od roku 2011 wprowadzono zasadę, że kredytobiorca może spłacać walutą. Tak, pojawiła się tak zwana ustawa antyspreadowa. Tak jest, już wtedy. Czyli mogłeś iść do kantoru, kupić i przynieść franki, a nie, że tak powiem, ryzykować na tym kursie, który tam nam proponują. Więc dlatego uważam, że to jest rozwiązanie, powiedzmy sobie, do przyjęcia w tej chwili. Chociaż oczywiście frankowiczów, mówię tych zwłaszcza zbuntowanych, niezadowalające, bo obiecano im co innego, bo pan prezydent obiecał im przewalutowanie według kursu z dnia wzięcia. No tak, co było absurdem, co było nieodpowiedzialne kompletnie i w tej chwili, no nie wiem, jak patrzeć na prezydenta państwa, który ani słowem się nie zająknie, że... No podobnie jak na banki. Banki też mam wrażenie, że robią nas w konia, podobnie jak politycy, nieodpowiedzialnie obiecując różne niestworzone rzeczy, gruszki na wierzbie i tak dalej. Widać już, że nas, frankowiczów, pan prezydent w pełni nie zadowoli, ale ja mam wrażenie, nie wiem, czy pan pamięta, kiedyś Grzegorz Struczyński w dużym formacie napisał taki felieton o różnych takich podstępnych ludziach w instytucjach finansowych, w ogóle w tak zwanej szeroko pojętej podaży w Polsce. Od telekomów, przez banki, po najróżniejsze instytucje publiczne, które na każdym kroku próbują nas zrobić w konia właśnie. To znaczy doliczyć panu coś do rachunku, oszukać tak naprawdę, no bo te spready to jest oszustwo. Jest problemem. No, kapitalizm, jak wiadomo, oparty jest na zarabianiu pieniędzy. Ale nie na oszustwie. Jeżeli pan mi rąbnie portfel, to jest to nieuczciwe. Teraz, moment. Jest oparty na zarabianiu pieniędzy. W związku z tym sprzedawca, handlowiec, to nie tylko banki. Bardzo często, my są uczciwi, są standardy i tak dalej, ale przecież jest bardzo wielu, którzy panu różne rzeczy wtykają, prawda? I potem się okazuje, że to nie to, nie powinien pan tyle zapłacić i tak dalej. Jakieś polisa pożyczki, jakieś oszustwa. Tak jest. I zachodzi bardziej generalne pytanie, mianowicie, ponieważ konsument jest z reguły na słabszej pozycji, to co zrobić, prawda? Otóż muszą istnieć instytucje, które z jednej strony regulują oczywiście pewne rzeczy, na pewne rzeczy nie pozwalają, no ale wszędzie nie wejdą. W związku z tym muszą jeszcze istnieć takie instytucje obrony konsumenta, gdzie ja mogę się udać i na przykład pokazać umowę z bankiem i powiedzieć, no tu mi coś takiego proponują, czy tu nie ma jakiegoś kruczka. I tam siedzi człowiek, być może trzeba mu zapłacić parę złotych, a być może i nie, bo może to być finansowane jednak przez budżet w ramach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, prawda? I on mi mówi, proszę pana, no wie pan, marże biorą taką, to już jest pańska ocena, prawda? Czy pan na to się zgadza, czy nie? Musi pan sprawdzić w innych bankach, ale nie ma tu słowa o spreadach. Znaczy, po jakim kursie będą kupować, sprzedawać i tak dalej. W związku z czym niech pan do nich wróci i niech pan zapyta po jakich i niech to będzie w umowie. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga i na przykład te wszystkie przypadki bankowe, one pokazują, że taka instytucja jest potrzebna. Nie wystarczy Komisja Nadzoru Finansowego, która wiele robi, ale ona się zajmuje jakby grubymi rzeczami. No i często nie potrafi nas ustrzec przed oszustami. No bo na przykład przed spreadami, no przecież trzeba pamiętać, że Komisja Nadzoru Finansowego coś wykryje, wyda jakąś dyspozycję, ale znajdzie się taki bank, który znajdzie jakąś lukę, prawda, i będzie postępował po swojemu. To jest, można powiedzieć, taka stała przepychanka na rynku. Więc takie instytucje są potrzebne. Po drugie, potrzebne są rankingi,
takie powiedziałbym, no po części uczciwości, po części opłacalności. Trochę na przykład Gazeta Wyborcza robi takie, sprawdza reklamy, czy ten, z reguł banków, instytucji finansowych i tak dalej, czy to, co tam mówią, to rzeczywiście jest prawda, czy to się opłaca. To robi gazeta, ale gdyby instytucjonalnie robiono na przykład rankingi opłacalności kredytów, instytucjonalnie, to znaczy tak jak istnieją, nie wiem, Moody's, prawda, Fitch, Standard & Poor's, istniała taka instytucja. Agencja ratingowa. Tak jest, taka agencja ratingowa, która byłaby, no przecież świetni fachowcy by tam siedzieli, nie daliby się przecież naciąć i oni by to wszystko wzięli pod uwagę. No to takie opisy byłyby szalenie istotne, ponieważ one jednocześnie dyscyplinowałyby banki. Ja kiedyś dawno, dawno temu, już chyba z 10 lat albo więcej, robiłem takie rankingi naszych ekonomistów, którzy zajmowali się prognozowaniem. To akurat łatwo sprawdzić. To był ranking prognostów. To znaczy na początku roku oni mówili, o ile wzrośnie PKB, co będzie z inflacją, inwestycjami i tak dalej. Każdy tam, że tak powiem, występował w roli guru. No a po zakończeniu roku zapadała cisza. No więc ja się wziąłem za sprawdzanie tego, zrobiłem z tego tabelę, punkty i tak dalej. No, muszę powiedzieć, że ja nie byłem żadną instytucją, to była prywatna działalność, publikowane to było rzeczywiście w prasie. No i trzeba powiedzieć, że jakby tam chodziło o to, żeby ludzie wiedzieli, który z tych prognostów jest najbardziej wiarygodny. Czasem to jest kwestia szczęścia. Czasami, ale ponieważ robiłem to przez 5 lat z rzędu i sumowałem punkty dla każdego, to wyszło po pewnym czasie. Nie przypomnij, kto wygrał. Powiem szczerze, że już nie pamiętam w tej chwili, a nie chcę się pomylić, bo to byłoby niemiłe dla któregoś z nich, ale w każdym razie pokazuje, że tego rodzaju właśnie ratingi, oceny, możliwości pójścia, sprawdzenia, one powinny być zakorzenione w gospodarce rynkowej. Będą bronić konsumenta, będą mu ułatwiać wybór i jednocześnie będą dyscyplinować drugą stronę, czyli najogólniej rzecz biorąc sprzedawcy kredytów, towarów, usług, wszystko jedno. Tylko że to jest trochę tak, bo ja się z panem w pełni zgadzam, to znaczy tego typu usługi przede wszystkim finansowe, ważące na ludzkim życiu ogromnie, powinny być regulowane przez państwo, żeby sprawdzać uczciwości reguł gry. Tak samo jest z rynkiem kapitałowym. No po to jest rynek kapitałowy, żebyśmy się nawzajem nie oszukiwali, prawda? No i ja mam tylko problem, bo teraz wynika po prostu z tej debaty, że my, kredytobiorcy, byśmy jakimiś ciężkimi frajerami. Teraz nas właśnie ekonomiści pouczają. Nie można brać kredytów w innej walucie niż się zarabia. Tylko że szczerze mówiąc, ja nie miałem wyboru. Mogłem nie kupić mieszkania. Proszę pana, mieszkać u rodziców. Proszę pana, cóż ja panu powiem? A banki nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. Cóż ja panu powiem? Banki przedstawiały papier, który się podpisywało i w którym przynajmniej niektóre, bo ja widziałem takie papiery po prostu w trakcie debat nad tymi ustawami, przynosili, pokazywali, gdzie było powiedziane, że pracownik zaoferował mi kredyt złotowy, ja wszakże wybrałem kredyt walutowy ze świadomością ryzyka. Tam, ja mówię w skrócie, bo to było napisane trochę szerzej, prawda? I się podpisywało. Znowu, na czym polega problem? Że polskie społeczeństwo ten kapitalizm praktykuje krótko. I na przykład ryzyko kursowe, to teraz już miliony ludzi wiedzą, co to jest ryzyko kursowe. Ale do roku 2005-2006, kiedy generalnie rzecz biorąc, poza krótkim okresem kryzysu, ale o innym charakterze, w latach
2002 mniej więcej. To w zasadzie wszystko, że tak powiem, waliło do przodu. W związku z tym jakby nikt tego nie brał pod uwagę. I ostrzeżenia, które były, bo były ostrzeżenia, każdy machał ręką na to. Rachunek jest taki, że damy sobie radę. No, ale to jest, mówimy o kredytach frankowych, prawda? W Polsce jest ustawa antylichwiarska, a jednak firm i instytucji oferujących lichwiarskie pożyczki, te tak zwane chwilówki i tak dalej, jest cała masa. To jest dopiero problem. Oni mówią, że robią wspaniałe, są dobrodziejami ludzkości, bo wszyscy ci, którzy nie mają zdolności kredytowej, właśnie przychodzą do nich. Z tym, że płacą dużo więcej. No tak, no więc można to oczywiście próbować likwidować prawnie i nasyłać, tak powiem, policję w takich sytuacjach, a następnie sadzać ich do więzień. Rzecz cała przeniesie się do podziemia i będzie działać w dalszym ciągu. To znaczy, jak człowiek potrzebuje pieniędzy, to jak z narkotykami, to znajdzie. To tak, to znajdzie, weźmie, a potem będzie myślał, jak to spłacić. Oczywiście można próbować to tylko strzyc, to znaczy, żeby nie przesadnie tutaj te firemki działały. Ministerstwo Sprawiedliwości teraz tam przygotowuje się taki projekt. Już jest ustawa antylichwiarska, prawda? To jest, już jest powiedziane, ile można brać i tak dalej. No oczywiście to się tam próbuje obchodzić, jak nie procentem, to czym innym i nie, tak no dalej. No pewnie, to znaczy usługą w domu. To znaczy główny koszt tej pożyczki to nie jest oprocentowanie, tylko to, że konsultant przychodzi do banku. Na przykład, prawda? I trzeba zapłacić. Więc jest taki projekt ustawy, no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W każdym razie raczej wydaje mi się, że poza tępieniem skrajnych przypadków, które muszą być tępione tak, żeby się nie rozrosły po prostu, to jest trochę tak jak z szarą strefą. Prawda? Trzeba walczyć z szarą strefą, ale jeśli za mocno walczymy z szarą strefą, to wydajemy więcej pieniędzy na tą walkę, niż mamy z tego korzyści. Więc tutaj musi być jakaś równowaga w tej sprawie. Senator Marek Borowski był moim Państwa gościem. Bardzo serdecznie Panu dziękuję za tę rozmowę. Już za chwilę